Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Widzowie, długo nie widziana na naszym kochanym kanale Marianna Schreiber. Siema! Cześć Hubercie, dzień dobry Państwu. Chodź trochę bliżej, Marianno, żeby wszyscy widzieli Ciebie, bo to jest wywiad o Tobie. Zresztą jak każdy program. Marianna, oglądałem Twój program. Ja nie mogę wyjść z podziwu, że Ty nie wybuchniesz w pewnym momencie śmiechem. Ale miałeś takie momenty, no nie? Weź już pogadajmy tak normalnie, taka jaka jesteś poza kamerą. Wy widzowie nawet tego nie wiecie, to jest fajna, normalna babka. Dziękuję, tak. Ja w ogóle na co dzień jestem tak nudna, że wiele osób by nawet nie uwierzyło w to, jakim ja jestem naprawdę zwykłym, nudnym człowiekiem. Wierzę. Jestem w stanie w to uwierzyć. Ale odpalają się kamery i to jest taki twój, taka magiczna różdżka, co? Kiedy Marianna Schreiber odpala się i jedzie. Tak. Ale wiesz co jest... Ojejku, będę znowu powtarzała te słynne słowa, jest akcja, jest reakcja, ale niestety... Jak Muran. Jest akcja, jest reakcja. No wiesz, mogłam wybrać wiele języków, wybrałam język faktów. To, co ci wcześniej mówiłam i wiesz co... powiedz, do czego pijesz. Powiedz, do czego pijesz. Piję do tej wymiany zdań między... No ciężko to nazwać wymianą zdań, bo to był monolog trochę ze strony szalonego reportera, który po prostu oszukał mnie, nabrał federację i nabrał mnie, oszukał mnie. Wielokrotnie, kiedy wyzywał mi rodzinę na Twitterze, kiedy wyzywał mnie, dałam mu szansę. Poszłam na ten wywiad, bo zostałam o to poproszona przez federację. Byłeś u Tomka? A dzisiaj nie, no wiesz co, w Warszawie zrobiliśmy ten wywiad, tak? No i stało się dzisiaj, jak się stało i wiesz co, i przyznam szczerze, że jestem w tych frikach od grudnia, tak, znaczy od listopada. Od listopada mam podpisany kontrakt z Scout MMA. No mów! I co? I pierwszy raz dzisiaj przeklnęłam, powiedziałam brzydko i szczerze mówiąc wyspowiadam się z tego. Znajką razem to, pójdziecie do kościoła, tylko, czy nie? Że ja się wyspowiadam z tego, a on dalej będzie cewordem. Czy jak to się mówi tam? Dobrze. Uczysz się. Znaczy, bo właśnie zastanawiałam się, strasznie na mnie nachodzisz cały czas. Ja się muszę tak? odsuwać. Jejku, tak. Przepraszam bardzo. Nie no, spoko, chodź. Chodź, Marianna. Czasami tak jest, słuchaj. Nie, bo mam wrażenie, że wiesz, że nie dosięgam do mikrofonu. To są przeciwieństwa. Tak, także jestem zaskoczona też zachowaniem Lexi. To, co... Znaczy, wiesz co, możemy się śmiać. Też nie ukrywam, że tam była planowana walka z Lexi. A na dzień dzisiejszy ja tej walki odmawiam, bo uważam, że dopóki Lexi nie zacznie traktować wszystkich jednakowo, bo ona powiedziała, że ona mnie nie lubi. Ja to rozumiem. Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie każdy lubił, ale zasługuję na szacunek, bo jestem człowiekiem. I szkoda, że jakby w ten sposób ona mnie nie potraktowała. Wiesz, ona na backstage'u bez kamer, rozumiesz, bez kamer powiedziała, że w tych butach wyglądam jak prosty, wiesz co. I dla mnie to było mega słabe, wiesz, ja po prostu, aż nawet Magda, która to usłyszała, no, była w szoku w ogóle, że ta dziewczyna tak jest w stanie komuś powiedzieć, wiesz. Ja mówię, Lexi, ale zachowajmy się poważnie, naprawdę. I ona mówi, ty poważnie, ale ja mówię, no ale co, no, uważasz, że wyznacznikiem twojej osobowości jest to, że ubliżasz kobiecie za to, jakie ma buty? Wiesz, niezależnie od tego, mogę powiedzieć brzydkie, na przykład mogę powiedzieć, że nie pasują ci, wiesz, Marianna, może zainwestuj w stylistę, cokolwiek, takie komentarze czytam, ale nie to, że wiesz, przypisywanie mi jakby cech osoby, która... no nie, ja nie chcę tego komentować nawet więcej, wiesz, bo to naprawdę tragedia. Marianno, brylujesz, co sobie tutaj w tych freak fightach, nie? Tak się, no nie znam słowa, brylujesz. Znaczy to znam, no, ale to znaczy w tym kontekście. No, że lubisz to, lubisz te światła, to wszystko, ale właśnie miałem cię zganić za jedno zachowanie. Wiesz co, dzwonicie do Sequento, mówisz, że zatańczysz, a potem jak gwiazdo, nie? Ty musisz zatańczyć coś tam, samby czy coś tam. Wiesz co, ja tak liczyłem na twój taniec Sequento, a tu klops. No nie, no daj spokój, no wiesz, można się kompromitować na wiele sposobów. Zgodziłaś się. Ten jest jednym z największych sposobów na kompromitację, także wybacz, no ale ja jak sobie tańczyłaś, tak. A jak ty tańczyłaś z Pawłem Tyburskim? Poczekaj, nie, to nie był taniec, tylko to było chyba pomyłka. Kręcanie biodarkiem. To była pomyłka. Szczerze mówiąc, zostałam poproszona na kręcenie TikToka, zgodziłam się i odwzorowywałam wtedy Gochę Magical. To miało jakby głębszy sens. Ale nie
nieważne, było bez sensu. To już nie wracajmy do tego. Natomiast tak, słuchaj, ja tak samo tańczę, jak śpiewam. A gdy ja próbuję śpiewać, to moja córka mówi, że nie próbowa jednak śpiewać. Chociaż i tak uważam, że wypadłabym lepiej niż na tej tegorocznej Eurowizji. I wiesz... A jak twoje lekcje śpiewu? Staram się, wiesz, pod prysznicem często ćwiczę. Nie ukrywam. Tak. No. Ja też. Tak, także wiesz... Lubię sobie zawyć pod prysznicem, ty też? Taki sobie wyznaczyłam cel, że jak będę szła do oktagonu za którymś razem, no nie wiem, to już na pewno nie, może w tym roku jeszcze faktycznie, bo tam jakieś tam plany są, no. To sobie sama zaśpiewam. Tak? Tak. Ale jaką piosenkę? Ruda tańczy jak szalona, o! Nie, może Smutno mi Boże. Smutno mi Boże, na Freak Fightach. A byłyście razem w tym kościele, czy nie, z Najką? Nie byłyśmy razem w kościele, ale mam nadzieję, że będziemy. Ja również mam taką nadzieję. Marianno, już tak te głupoty odstawmy na bok, jeszcze o tym sobie pewnie pogadamy. Nie lada starcie cię czeka, ale ja jestem zaskoczony, że jesteś tak dużym underdogiem. Ponieważ pierwszy raz się bijesz w MMA, coś tam widziałem, jak tam się kulasz w tym parterze, jak tam się przewracasz. Jestem w szoku. Znaczy w MMA była też walka z Moniką Laskowską. Ale ty tylko się w stójce biłaś, nie? Nie, no były jakieś tam, wiesz, skok za plecy zrobiłam. Ale w parteru nie było chyba. Było. Tylko, że zaraz tam się runda druga skończyła. No to twoja była pierwsza walka, tak? Tak, też ja, wiesz, ja nie wiedziałam nawet, co to znaczy postawa bokserska, więc jakby... A dzisiaj... Dzisiaj, wiesz co, powiem ci tak. Z jednej strony jestem taka trochę zniesmaczona tą walką, bo na po prostu to zestawienie jest nudne. Po prostu, gdybym ja była widzem, to sama nie chciałabym siebie oglądać w tym zestawieniu. Niemniej jednak, też nie ukrywam, że przemęczyłam się mocno na tych wszystkich panelach, roastach, bo ja nie mam żadnej emocji do Wiktorii. Ja nie jestem w stanie, nie wiem, to nie chodzi o to, że zawsze musi być, wiesz, dym i patologia. Absolutnie, tylko chodzi o to, że... Że wiesz, no po prostu jest ciężko po prostu coś wymyślać na siłę. Ja nie lubię wymyślania na siłę, nie lubię szukania na kogoś jakichś rzeczy, które nie wiem, są nieprawdziwe i będę tu udawać, żeby, nie wiem, widzom się podobało, tak? Więc starałam się ponad wszelkie siły też jakby tutaj prowadzących trochę też jakby przegonić, bo też zamulali trochę. Tak, no i tyle. I ta walka, powiem szczerze, przy całej okazałości to... Oddaję szacunek Wiktorii za jej umiejętności, za jej doświadczenie, za to, co widziałam, co ona pokazała, że jeżeli z nią przegram, to przegrać z taką osobą, uważam, to nie jest wstyd. Wiele osób mówiło, że wiesz, ja biorę walki z samymi starszymi osobami, czytam coś, a teraz myślę, że widzowie też widzą, że tak jak sama Wiktoria wspomniała, że jest ode mnie tam ileś lat młodsza, jest wysportowana i myślę, że nikt nie może się przyczepić do tego zestawienia, że ja tutaj się wymiguję, czy że znowu chcę kogoś na siłę pokonać, czy cokolwiek. Ja po prostu wzięłam sobie wyzwanie, którego sama się krępuję. O tak, sama się tego krępuję trochę i wiem, że to jest dla mnie ogromne wyzwanie. Mnie nawet koleżanka z maty pytała, czy na serio to jest, czy ta osoba będzie potem podmieniona, bo ona nie wierzy w to, że ktoś mi dał taką przeciwniczkę mocną. No, ale tak, tak jest i trudno i ja... Słuchaj, a kiedy, bo ty jesteś naczelnym przewodnikiem w naszym kraju ogólnie, tutaj łazienki nam pokazujesz, tutaj kuchnię, tutaj coś innego. Tak, zastanawiam się właśnie, czy nie wydać albumu z zabytkami. Jeszcze myślę o tym, ale widzę właśnie, że moi fani właśnie chcieliby tego, więc myślę, czy nie wydać takiego albumu i potem no właśnie na cele charytatywnego sprzedawać. Tylko nie rób tego, nie zakładaj tego ofa, proszę cię. Ale nie, no to ja nie mówiłam nic o ofie. Ale nie, ale ja tylko już tak abstrahując oddzielny temat, nie rób tego, Marianna. Fajna jesteś dziewczyna, niepotrzebne ci to. Ale fajnie tak podjudzasz tych fanów tym. Znaczy nie wiem, wiesz, no ja nigdy nie mówiłam, że ja założę ofa. Także nie wiem, o czym tutaj jest mowa. Ja rozumiem, że chcesz ja nie jestem nas głupi. Naprowadzić ja nie jestem chcesz, głupi. To się klikało. Nie, czemu? Jednak... Przecież nie dam takiego tytułu. No co ty? Ja to mówię tak na zakończenie rozmowy. Rozumiem. Tak jak ja mówię, no ja dla mnie poniżające jest samo rozmawianie o tym temacie, a co dopiero mówić cała reszta, więc myślę, że faktycznie to jest dobre zakończenie tej rozmowy. I jeszcze tylko jedno pytanie, bo ty masz te kryształki na zębach, no nie? Jak masz szczękę na treningach, nie przeszkadza ci to?
Nie, bo to jest niewyczuwalne tak naprawdę. No to jest jakieś, nie wiem ile to wystaje, może z 2 mm. To jest w ten sposób przyczepiane, tak jak na przykład plomba jest naświetlana, tak? I tak samo się trzyma, tak to jest, to jest taki, to jest zaklejone takim czymś właśnie przyjemnym w dotyku, tak? Żeby nie haczyło faktycznie o usta od wewnątrz czy o język, więc nie, jest w porządku naprawdę. Zęby to wizytówka każdego człowieka. Dbajcie o swój uśmiech, myjcie zęby. Minimum 2 razy dziennie, najlepiej po każdym posiłku. Tak, ale po prostu nie dopuszczajcie się tego, by te zęby piłować, zostawiać sobie korzenie zamiast zębów i robić sztuczne. Naprawdę wiem, że jesteście w stanie zadbać o swoje zęby. Ja mam swoje zęby, wiele osób mnie pyta właśnie, czy ja mam właśnie, wiesz, sztuczne licówki, nie licówki, nie. To jest komplement. Są moje zęby. Tak, to jest komplement, ale to są moje zęby, więc naprawdę nie róbcie tego. Im mniej sztuczności, tym lepiej. Dokładnie, zostawcie lajka pod tym wywiadem dla zębów Marianny. Siema. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego, kochani, z Bogiem.